Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli niedzielne kazania do okienka, komentarze do niedzielnych czytań. Kochani, dzisiaj kolejna niedziela Wielkiego Postu, kolejne nasze próby nawracania. Posłuchajcie proszę dzisiaj fragmentu z listu Pawła do Koryntian. To jest nasze dzisiejsze drugie, drugie czytanie, następujący tekst. Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa Mocą ludzi. Moi drodzy moi kochani, tak jak w poprzedniej niedzielę Wielkiego Postu, tak również dzisiaj, chciałbym Was znowu zaprosić, tak będziemy robić przez cały Wielki Post, do krótkiej refleksji, która nas tylko kieruje w pewnym kierunku, a potem do no, jakby konkretnych pytań, które sobie zadajemy po to, żeby się w wielkim poście nawracać. Moi drodzy, dzisiaj, chciałbym, żebyśmy trochę rozszerzyli sobie, czytałem wam oczywiście ten fragment z drugiego czytania, ale żebyśmy sobie rozszerzyli na wszystkie czytania. Mamy dzisiaj taką jedną myśl przewodnią, która mam wrażenie, przewija się przez wszystkie czytania. Jak sobie do pierwszego czytania, to jest księga wyjścia, mamy tam ten fragment, gdzie są zapisane przykazania, czyli gdzie Pan Bóg przekazał Mojżeszowi dziesięć słów, w których to przykazaniach, szczególnie na początku, przede wszystkim przewija się jedna myśl. Pan Bóg ma być najważniejszy, Pan Bóg ma być pierwszy, Pan Bóg ma być kimś, jakby kto jest największą miłością Twojego życia, i żadne inne rzeczywistości nie mogą się dla Ciebie stawać ważniejsze. Jak weźmiecie, kochani, dzisiaj Ewangelię, to łatwo zauważycie jest tam fragment o wypędzeniu kupców ze świątyni, czyli znowu o niczym innym jak o tym, gdzie Pan Jezus mówi: Znowu zrobiliście z domu mojego ojca. Czyli zrobiliście z miejsca, które miało być skoncentrowane na relacji waszej z Nim, yy, no coś innego. Coś, gdzie handlujecie po prostu wiarą, gdzie handlujecie, nie wiem, powodzeniem życiowym, gdzie próbujecie przez różne ofiary Pana Boga po prostu przekonać do swoich racji. A to miało być, mówi Dom Ojca, to miało być coś, gdzie będzie fundamentalna, najważniejsza relacja każdego człowieka z Bogiem. I wreszcie w tym drugim żanie, które Wam czytałem, pojawia się takie bardzo ładne, jakby myślenie Pawłowe, które mówi, że dla bardzo wielu rzeczywistości w tym świecie Chrystus, Wiara, Pan Bóg, to są rzeczy głupie, to są rzeczy żenujące. Tak jak on mówi, to jest dla wielu ludzi albo zgorszeniem, albo głupstwem po prostu. I że kiedy się patrzy na wiarę z takiego punktu widzenia, jak na to patrzy świat, to można mieć takie przekonanie, czy my na pewno jesteśmy mądrzy, czy my na pewno nie robimy jakichś głupot i tak dalej. Kochani, o, o co tu chodzi? Wszystkie trzy czytania dzisiaj no, tak naprawdę mają jedną myśl przewodnią, czyli mają taką myśl, że relacja z Panem Bogiem powinna być najważniejszą relacją twojego życia, powinna być najważniejszą w ogóle rzeczywistością twojego życia, ale, co ważne, nie tylko w takim kluczu, że po prostu Pan Bóg jest Bogiem, my jesteśmy jego stworzeniami, no i w związku z tym trzeba mu oddawać cześć, bo on jest największy. Nie, tylko na zasadzie największej miłości twojego życia. Czyli czegoś takiego, co nieważne kto, co o tym powie, nawet jeżeli to będzie ktoś wyśmiewał, to dla ciebie, w związku z tym, że ty tego kogoś, kogoś kochasz, to jakby żadne zdanie innego człowieka nie ma znaczenia, nie? Koniec, zwłaszcza, jak kochamy kogoś na przykład tak po ludzku, nie w sensie w ludzkim życiu. Jak mamy jakąś osobę, którą kochamy. No to nie interesuje nas to, co ktoś o tym powie. Oczywiście można nas to interesować w tym sensie, że nie chcemy, żeby ktoś obrażał tego, kogo kochamy, ale to nie jest tak, że jak ktoś nam powie, nie wiem, masz na przykład swoją żonę, którą bardzo kochasz, którą uważasz za najpiękniejszą kobietę na najmądrzejszą, nie wiem, naj, najdobrzejszą i tak dalej. I ktoś ci powie, to jest w ogóle brzydka, głupia baba, nie? Znaczy raz, że oczywiście dałbym mu w gębę, ale dwa, to nie jest tak, że jego słowo zmieni moją miłość do mojej żony. Jeżeli ja ją uważam za kogoś naprawdę wyjątkowego i widzę w niej po prostu chodzące ucieleśnienie, po prostu piękna dobroci, miłości, i cudowności i tak dalej, to żadne inne słowa jakby to nie mają żadnego znaczenia, nie? Uwaga, tak jest tylko wtedy. Kiedy naprawdę kocham moją żonę. Kiedy nie jestem z nią dlatego, że to jest jakiś, nie wiem, układ życiowy, kiedy nie jestem z nią dlatego, że to jest, nie wiem, jakiś wybór po prostu, bo nie miałem innego, kiedy nie jestem z nią dlatego, że cokolwiek tam jeszcze innego, tylko kiedy to jest naprawdę miłość, no to wtedy ta osoba, właśnie, po pierwsze jest najważniejsza, po drugie, żadne inne zdanie, żadnego innego człowieka czy rzeczywistości nie zmieni ci tego, co o niej o nim myślisz, nie? Jeżeli kochasz oczywiście. I kochani, no dzisiaj dwa pytania chciałbym, żebyście sobie zadali w związku z tym. No, no pierwsze jest oczywiste, ono mi też się bardzo pięknie pokazuje, przepraszam, może jeszcze jedną dygresję. Jak po, poczytacie przekazania, bo dzisiaj mamy w ogóle dwie wersje pierwszego czytania, jest dłuższe i krótsza, i że zobaczycie tą dłuższą szczególnie, to w dłuższej pierwsze przekazanie jest tak mocno rozbudowane, nie? Kani, to się może tylko po prostu odniosę do zarzutu, że się bardzo często pojawia, bo niektórzy mówią kościół katolicki skasował drugie przykazanie, oszukują was, po prostu kościół katolicki to jest po prostu nierządnica Babilonu, która was próbuje wprowadzić w przepaści. To, że kościół ma swoje oczywiście słabe strony, to jasne, ale nie, kościół nie próbuje nas oszukać. Ani pierwsze przykazanie, które brzmi nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, jest rozszerzone w tekście Księgi Wyjścia o następujące zdania, nie? Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu, tego co jest na niebie wysoko, ani tego co jest na ziemi nisko, ani tego co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, nie będziesz im służył, bo ja pan twój Bóg jestem Bogiem zazdrosnym i tak dalej i tak dalej, nie? Kochani, o co tu chodzi. Pamiętacie, że w tamtym czasie bałwochwalstwo przede wszystkim polegało na tym, no, że były po prostu wymyślone przez ludzi różnego rodzaju bożki, drewniane, kamienne i tak dalej, które były reprezentantem oczywiście jakiejś tam religii. No i jakby w żaden sposób religia żydowska nie chciała się do niej upodobnić. W związku z tym yy, chodziło o to, żeby Pana Boga nie sprowadzać do czegoś wymyślonego, do czegoś, co będzie po prostu takie dla ciebie, wiesz, takie uchwytywalne, bo na tym, kochani, polega cała ta religia bożkowa, nie? Yy, jakby to jest wszystko jedno i to samo przekazanie. Zauważcie, no Pan Bóg tam mówi, jestem Bogiem zazdrosnym, a to znaczy, że chcę być z tobą po prostu w wyjątkowej relacji. To jest jedno i to samo przekazanie. I, kochani, tu mam takie właśnie pytanie. Czy Pan Bóg mógłby być o Ciebie zazdrosny? Ja wiem, że kiedy słyszymy zazdrość, to nam się czasem kojarzy coś złego, bo zazdrość jest często cechą negatywną. Ale uwaga, mam nadzieję, że wiecie, że zazdrość to jest w ogóle bardzo piękna cecha miłości, w sensie zdrowa zazdrość. Jeżeli ktoś nie wie, na czym polega zdrowa i chora zazdrość, polecam, na Languście jest taki film Adama Szustaka, w tym jest nocny vlog właśnie o zazdrości zdrowej i o zazdrości chorobliwej. Zdrowa zazdrość jest jedną z najpiękniejszych cech miłości, bo jeżeli się kocha to się zazdrośnie kogoś chce mieć, to się nie chce, żeby ten ktoś był z kimś innym. Nie na zasadzie oczywiście, że y, nie chce się z nim podzielić, tylko na zasadzie, ja go po prostu kocham, to jest dla mnie ktoś wyjątkowy. Mam takie pytanie. Czy Pan Bóg, patrząc na twoje zachowania, patrząc na twoje różne sposoby bycia z ludźmi i tak dalej, mógłby być zazdrosny, czy nie? O co mi chodzi? Kochani, czy my się przyznajemy do Pana Boga jako naszej największej miłości? Zwłaszcza kochani, żyjemy coraz bardziej w takim czasie, gdzie bycie człowiekiem wierzącym staje się coraz bardziej żanujące, staje się coraz bardziej pasę, staje się coraz bardziej wręcz w ogóle godne wyśmiania. Yy... Ja też już pomijam zupełnie, gdzie to ma sens, że nie ma sensu, i tak dalej, gdzie to jest oparte na jakichś rzeczywistych zarzutach, gdzie nie. Nie o to mi chodzi. Generalnie. Nie jest łatwo być człowiekiem wierzącym, a będzie coraz trudniej. Nie ma się co oszukiwać. I jakby świat też dąży do tego apokalips apokalipsa, to bardzo ładnie pokazuje, no, że będzie coraz gorzej. Jakby bycie człowiekiem wierzącym będzie się wiązało z pewną odważną deklaracją. Ja nie chciałbym, żebyście zadali dzisiaj pytanie: jak to jest wśród Waszych znajomych, w Waszej pracy? Yy, czy Wy się potraficie odważnie przyznawać do swojej wiary? Ale uwaga! Bo ja wiem, że czasem jak to słyszymy, to my słyszymy takie wojownicze wezwania o tych takich, wiecie, wojownikach wiary, którzy tam, którzy po prostu, nie wiem, próbują, jak to mówimy, ja kocham te nagłówki zawsze, że ktoś tam zaorał jakiegoś niewierzącego. Nie, to nie o to chodzi. Tylko czy ludzie mają takie coś, jak o tobie myślą, to nie tylko w takim sensie, o, to jest jakiś zakuty katolik, tylko myślą, kurczę, ten człowiek jest rozkochany w Bogu. Może i w tego Boga nie wierzą, może i myślą sobie, on chyba zwariował, bo wierzy w kogoś, kto kogo nie istnieje, ale mówią, on Go naprawdę kocha. Ten ktoś to jest po prostu ktoś, kto jest miłośnikiem Boga. I o to chodzi. No Tylko czy Pan Bóg mógł być zazdrosny o nas? Bo właśnie, bo nie jesteśmy z Nim, bo na przykład kiedy widzisz, że nas pytają o Niego, to my tak mówimy, jakbyśmy żony nie mieli, nie? to no my tak mówimy, jakbyśmy, no właśnie, byli stanu wolnego. Albo jakbyśmy... No dobra, znamy się, to jest może w ogóle osoba, z którą ja często się widuję i w ogóle jej poglądy są mi bliskie, ale no... nie miej znowu za jakiegoś tam wariata, który po prostu jest, wiesz, kochankiem Pana Boga. Uwaga! Kochani, powinniśmy być ludźmi, którzy są postrzegani w świecie jako ludzie, którzy są rozmiłowani w Bogu. I nawet, jeżeli to będzie traktowane jako głupstwo, jako właśnie, nie wiem, powód do wyśmiania, albo do szyderstwa, albo do zgorszenia, bo ktoś powie, że ty rozumu nie masz, że ty w ogóle w tego Boga wierzysz, to ty mówisz, ale to jest miniłość mojego życia. I tylko tyle. Nie chodzi o to, że masz teraz kogoś przekonywać, nie chodzi o to, że masz teraz komuś mówić, to ty jesteś po prostu głupi i muszę cię zaorać, bo jesteś grzesznikiem, niewierzącym ateistą. Tylko ja kocham Boga z całego serca i nic ci do mojej miłości, jakby, w sensie, jeżeli nie potrafisz jej zaakceptować, to trudno, to nie zmieni tego, że ja będę Boga kochał z całego serca. Nie pomyślcie, bo to chodzi o takie proste, wiecie, kiedy nas pytają, kiedy rozmawiamy, kiedy... jak nas postrzegają, czy jesteśmy postrzegani jako ludzie rozkochani w Panu Bogu. Nie jako ludzie, czy ty chodzisz do kościoła, to nie o to chodzi. Oczywiście, że fajnie byłoby się w ogóle przyznawać, nie? Ale w takim sensie... Wiesz co, no ja uważam Pana Boga za największy skarb w moim życiu i jakby tak, jednym z wyrazów tego jest to, że chodzę do kościoła, ale to nie chodzi o to, że chodzę do kościoła, ja, ja Go naprawdę kocham, wiesz, to jest ktoś, kto, kto jest niesamowity w ogóle dla mnie. Czy my w ogóle, kani potrafimy takim językiem mówić o Bogu? Czy my w ogóle mówimy o, o, o tym? Drugie pytanie, konie, bardzo z tym związane. Pomyśl, jakie twoje zachowania, jakie twoje... nawet jeżeli Pana Boga kochasz, nawet jeżeli potrafisz o tym mówić, nie? Czy może są takie twoje zachowania, takie twoje postawy, takie twoje różne życiowe rzeczy, które przeczą temu, i w ten sposób sprawiasz, że wiara staje się pośmiewiskiem. Bo ktoś właśnie jednocześnie widząc, że ty podobno kochasz Pana Boga, ty podobno jesteś wierzący, ty jesteś katolikiem, ty chodzisz do kościoła, jak to często mówią, nie? Ty chodzą do kościoła, a potem robią to, co robią, nie? I uwaga, Koń, bardzo często ludzie odrzucają wiarę i gardzą wiarą, wiarą i gardzą Bogiem nawet nie dlatego, że mają coś przeciwko Panu Bogu, tylko jak widzą naszą hipokryzję. Panie, myślicie, że dlaczego tak wielu ludzi w tej chwili, na przykład, nie wiem, nie chce mieć nic wspólnego nie? z Kościołem, z Panem Bogiem i tak dalej? Jestem przekonany, że nie dlatego, że nawet nie chcą Pana Boga, bo wielu z nich, jestem przekonany, w ogóle wierzy w Pana Boga. Tylko jak widzi świadectwo nasze kościelne tego, jak to my niby w tego Pana Boga wierzymy, a co robimy, albo co się w Kościele wydarzyło, no to wiara staje się pośmiewiskiem. To Kościół staje się pośmiewiskiem. To podobno ludzie Boga, którzy powinni być Jego ludźmi, stają się kimś żenującym. Kochani, pomyślcie, tylko nie myślcie o innych, bo to łatwo zawsze myśleć: O, ja mam takiego sąsiada, który chodzi do kościoła, a tam potem w domu robi to co robi, jest po prostu skończonym draniem. Nie? To jest łatwe w ogóle, kochani. Tu, tu pomyślcie: Czy Pan Bóg jest za Ciebie zazdrosny i czy Pan Bóg czasem w wyniku Twoich zachowań, Twoich słów, Twoich czynów, Twojego postępowania nie wychodzi na kogoś żałosnego, na kogoś żonującego, na kogoś, kogo trzeba by się wstydzić, bo jak ma takiego kogoś, kto go kocha, no to no właśnie. To, to co, co to o nim świadczy? Uwaga, panu Bogu to oczywiście nie przeszkadza, bo on kocha każdą naszą żenadę. Ale byłoby super, żeby ludzie patrząc na nas mówili: Bo pierwsze, kurczę, oni są rozkochani w Bogu. A po drugie, hmm, może ten Bóg to jest w ogóle ktoś fajny, skoro oni tak fajnie żyją? Skoro to są tacy dobrzy ludzie, skoro oni tak potrafią kochać? Ciekawe, może to od Boga biorą? Pani, świadectwo chrześcijańskie to jest coś takiego, że żyjesz i ktoś patrząc na twoje życie, zadaje sobie pytania o Pana Boga, nie? To jest takie słynne zdanie, że nie pamiętam, kto je powiedział, nie? Żyj tak, żebyś nie... Jak to było? Nie tak, żebyś musiał o Bogu mówić, tylko żeby ludzie, patrząc na to, jak żyjesz, sami cię o Niego pytali. To jest dokładnie to, kochani. To jest dokładnie to. Proszę, przemyślcie sobie to dzisiaj. Moi drodzy moi wili moi kochani, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za to kolejne spotkanie. Pozwólcie na dwa krótkie ogłoszenia. Kani wiecie, że teraz jest okres podatkowy. Jedna z fundacji, z którą ja współpracuję, czyli Fundacja Malak jest fundacją pożytku publicznego, czy tak to się tam nazywa, tam coś tam OPP, organizacja pożytku publicznego chyba tak, nie. W sensie, że można przekazać podatek. Koń, gdybyście chcieli przekazać swój procent podatkowy na Fundację Malak, to bardzo Was serdecznie do tego zapraszam. Wejdźcie sobie na stronę Fundacji Malak i tam znajdziecie namiary. Robią dużo dobrych rzeczy, więc myślę, że bardzo warto ich wspierać. Druga rzecz, kochani, bardzo Was zachęcam do jałmużny wielkoposnej, w której chciałbym, żebyśmy wspierali w tym roku rodzinę z trójką niepełnosprawną dzieci. Jak sobie wejdziecie na historie potłuczone o Magdzie, co problemy za troje nosiła, to tam znajdziecie po pierwsze tą historię. Tej rodziny, a po drugie tam są linki do zbiórki. Bardzo was zachęcam, żeby taką Jałmużnę Wielkoposną sobie na przykład w tym celu złożyć. Kochani, ściskam Was, pozdrawiam, Włogosławie i do zobaczenia za tydzień. Wszystkiego pięknego z Bogiem. Papa! Pa.